5 marca w Auli Collegium Maius odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu po 50 latach profesora Janusza Sondla, wybitnego znawcy prawa rzymskiego i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość odnowienia doktoratu może dostąpić doktor uniwersytetu, który wyróżnił się w pracy dla uniwersytetu lub dla kraju czymś szczególnym. Nie metryka, nie daty decydują o tym wyróżnieniu. Uroczystość miała szczególny, podniosły, ale jednocześnie naznaczony serdecznością i ciepłym charakter. W auli zgromadzili się liczni uczniowie i przyjaciele profesora oraz jego bliscy. Laudację na cześć jubilata wygłosił ksiądz profesor Antoni Dębiński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prezentację tę poczytuję sobie za zaszczyt, bo czynię ją w odniesieniu do wybitnego znawcy prawa rzymskiego, współtwórcy romanistyki polskiej, uczonego niestrudzenie ukazującego ważność i znaczenie prawa rzymskiego jako dyscypliny naukowej, ale także systemu prawnego i fundamentu cywilizacji zachodniej. Profesor Sondel, prócz dziedziny, w której jest specjalistą, włączał się także w badania nad prawem chełmińskim, będącym odmianą prawa magdeburskiego. Wiele lat pracy naukowej poświęcił źródłom prawa z okresu antyku i średniowiecza. Szereg dzieł profesora odnosi się do historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ostatnim czasie profesor Sondel opublikował Słownik Historii i Tradycji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laudabilis majorum nostrorum mos fuit, ut honores academicos, quinquaginta annorum laboribus et studis studiorumque fructibus ornatos doctoribus renovare et confirmare solerent. Itaque, cum vir doctissimus atque illustrissimus Janusius Sondel. Thank you.